Moi drodzy, witamy w piątek, weekendu początek, w Fit Planecie, którą możecie oglądać w swoim telewizorze, możecie także oglądać już na komputerach i laptopach online. Moim gościem jest Dominika 3D Kruszewska, która tańczy na róże. Ja się na pewno pamiętacie czasy w okresie maturalnym, kiedy to się szło na studniówkę i tam był taniec polonez. Dominika pewnie tego poloneza nie tańczyła i powiedziała pani dyrektor, że ona nie chce tańczyć poloneza, tylko pole dance, więc dyrektorka na pewno nie była zachwycona. Ale tak poważnie, pole dance, no nie wiem, mi to się może kojarzyć tylko z polem. Ale tak naprawdę, co to jest ten pole dance? Bo chciałem jeszcze dodać, że krążą różne o tym mity, że jest to taniec jakiś taki obsceniczny, wyzywający, niefajny, zbyt erotyczny. Ale tak naprawdę pole dance w obecnych czasach to jest sztuka. Prawda, Dominiko? Zgadza się. Generalnie pole dance wywodzi się, absolutnie nie rozpoczął się w nocnych klubach, został potem przez nic nie wykorzystany. Natomiast same początki wywodzą się w ogóle ze sztuki cyrkowej, gdzie pod koniec XVII wieku w cyrkach stwierdzili akrobaci, że można byłoby wykorzystać również do występów właśnie wszystkie róże, które potrzebują namioty cyrkowe. Później dopiero w XIX wieku żołnierze amerykańscy sobie wymyślili, że mogłoby to ładnie wyglądać, gdyby panie im na rurach też podtrzymujących namioty, ale ich wojskowe robiły takie delikatne, erotyczne show na jakichś ich zabawach, popijawach, takich rzeczach. A później, jak zaczęła się przygoda klubów nocnych, to zostało to jakoś tam wchłonięte przez to. Ja tu przeczytałem, że dokładna definicja jest to rodzaj tańca erotycznego, który ma wywoływać podniecenie seksualne, jakkolwiek to brzmi. Tutaj widzimy w tle bardzo trudne akrobacje. I czy ty robisz też tego typu rzeczy? Znaczy, to już jest poziom championship, także to jest bardzo, bardzo wysoki poziom. Z tego co wiem, to jest pani, którą w jakiś sposób naśladujesz. To jest pani. Tak, to jest stanowczo moja idolka pod tym względem, bo robi przepiękne rzeczy akrobatycznie na róże. Robi to z wielką gracją i tak jest moją idolką w tej kwestii. Taniec na róże, to oprócz tego właśnie, że mówiłaś, że cyrk. Ja się zastanawiam w ogóle, już tak odbiegając od tego pytania, czy to wymyślili faceci? Czy to wymyślił kobiety? Jak to wygląda? Z tego, co się dowiadywałam, to właśnie była to inicjatywa kobiet, które pracowały jako akrobatki cyrkowe. I obalamy, to one sobie wymyśliły. Obalamy kolejny mit, bo się mówi w historii, że podobno faceci wymyślili taniec na róże, żeby to ich kobiety dla nich tańczyły. Tańczy Kate Moss w swoim klipie Liv Tyler, w klipie bodajże Crazy. Jest to coraz bardziej popularne w Polsce, coraz więcej prawniczek, osób bardzo wykształconych zaczyna tańczyć pole dance. Jak uważasz, dlaczego? Skąd się to w ogóle wzięło u nas w kraju? Myślę, że na początku osoby, które były tym zainteresowane, kobiety, to trochę robiły tak na przekór chyba obyczajom, może z ciekawości. Do tej pory zresztą jest to właśnie bardzo mocno ciekawości zaczynane, to jak prowadzę kursy również i pytam się nieraz dziewczyn, które uczę, o to skąd wziął się w ogóle pomysł na naukę pole dance, to właśnie często, po prostu tak ciekawość, zwykła ciekawość. I potem to się przyjmuje, zaczyna mi się to podobać, bo widzą efekty, świetnie się kształci całe ciało, bo przy pole dance pracuje każda grupa mięśni tak naprawdę. Dosłownie każda grupa mięśni? Podobno pole dance najbardziej rozwija brzuch. Bardzo mocno brzuch i plecy, na pewno, bo przy wszelkich przewrotach, obrotach... No to co widzieliśmy, co pani tutaj robiła, tak. To na pewno trzeba mieć bardzo mocne plecy. Tak, przy wszystkich przewrotach, obrotach właśnie to na pewno pracuje właśnie brzuch, pracują plecy, ale też ręce, nogi, dłonie. Również bardzo mocno trzeba mieć wykształcone, ale to jest tak, że każda kolejna figura, każdy kolejny poziom kształtuje kolejne partie mięśni i przygotowuje je na kolejne jakieś tam ewolucje bardziej zaawansowane. Ja się zastanawiam, jak to się zaczęło w ogóle u ciebie, ponieważ dziewczyny w twoim wieku to chodzą na zumby, uprawiają fitness, chodzą na siłownię, a ty postanowiłaś zająć się pole dance'em, tańcem na róże. Skąd ten pomysł? Tańczyć cokolwiek, coś chciałam od dłuższego czasu. Jakoś bardzo mi to było nie po drodze. I tak przyszło mi do głowy, dlatego że mam koleżanki, które pracują w nocnych klubach. Więc mogłam jakby... Zaczynałam w tym czasie, kiedy jeszcze były bardzo drogie zajęcia, bo kosztowały ponad 100 zł na przykład za godzinę, tak? To był koszt 100 zł za godzinę. Zajęć grupowych, tak? Gdzie w tej chwili to jest koszt zajęć indywidualnych. I
mogą zrobić sobie to tak po kosztach i mieć dostęp do klubu. Mhm. Więc zagadałam z koleżanką, że mi to załatwiła i przed godzinami otwarcia klubu chodziłam sobie na 2-3 godzinki i trenowałam. No, coś takiego. Słuchaj, się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, że mówisz, w tej chwili zajęcia indywidualne kosztują 100 zł. Ponad 100 zł za godzinę, tak. Ponad 100 zł za godzinę. Tak. Jak wyglądają te zajęcia? Bo nie ukrywam, że chcieliśmy, moi drodzy, dla was zrobić taki specjalny pokaz po dance'u z Dominiką. Niestety okazało się, że wypożyczenie tego całego sprzętu jest bardzo drogie, a sam sprzęt, to się nazywa jak dokładnie? Podest. Podest, taki jakiś ruchomy, kosztuje 17 tysięcy złotych. Tak, takie są koszty. No, podest jest to już takim... To jest jakby cały duży sprzęt. Czemu to jest takie drogie? To jest sam podest jako taki, z wmocowaną rurą w odpowiedni sposób. Natomiast sama rura, gdybyście tutaj chcieli już zamontować sobie samą rurę rozporową, no to już są mniejsze koszty. Są koszty około 1000-2000. Mhm. Dobrej jakości. Chciałem zabrać robotnikom tutaj przed budynkiem, ale oni by chyba na mnie spojrzeli jak na... Jeszcze by na policję zadzwonili, że kradnę. Koszty zajęć 100 zł, około 100 zł. Jak wyglądają te zajęcia? Się tak zastanawiam, czy to jest... Na pewno trzeba mieć w jakiś sposób wytrzymałość fizyczną. Czyli nie można zacząć od tego, że pani się tutaj właśnie łapie i się wygibuje. To znaczy tak, na pewno zaczyna się zajęcia tak, od podstawowych... Tak, sobie wyobrazić, jak wyglądają te zajęcia, żeby nasi widzowie też sobie wyobrazili. Idziemy na taką lekcję pole dance. Jak to wygląda? Na pewno zaczyna się to od krótkiej rozgrzewki, od rozciągania. To trwa mniej więcej 15 minut. No a później zaczynamy już powolutku na pierwszych zajęciach uczyć się takich pierwszych podstawowych figur obrotowych, tak zwanych spinów. I to są bardzo proste ćwiczenia, gdzieś dobrze, po prostu łapie... spiny. Zaraz mi jeszcze powiesz o tych rzeczach typu spinach i tych wszystkich innych, jak to się wszystko nazywa. Dobra, uczymy się tych podstawowych spinów. Tak, czyli łapiemy się rury, tak, rękoma i jakieś i nogoma. Układy. Tak, powolutku robimy układy jakieś z nogami. Najprostszym układem to jest taki, że wygląda jakby się kurczowo trzymać rury po prostu w ten sposób. A tu, co to pani robi, to jest? O, to jest właśnie układ nóg, tutaj był w pewnym momencie jak do krzesełka. Czyli pierwszej takiej podstawowej figury, przy krzesełko, czym tak. Nie od boku, tylko przodem to się robi w pierwszym momencie. Mhm. Dobra, i co dalej? Ile to wszystko... Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zrobić spina i krzesełko? Znaczy tak... To jest mocno pracochłonne? Na pewno trzeba mieć troszkę siły w rękach na początek, to na pewno. Chociaż odrobinę. Z czasem można sobie wzmacniać mięśnie, chodząc na siłownię, na pewno to pomaga. A takim podstawowym ćwiczeniem, które bardzo wzmacnia najpotrzebniejsze partie mięśni na początku, są po prostu pompki. Czyli co pracują w tym momencie ręce, góra pleców, brzuch tak samo i to jest najprostsze ćwiczenie, jakie można w domu sobie robić, żeby na początek się wzmocnić do tego. To ty pewnie robisz więcej pompek niż ja. Moi drodzy, w drugiej części właśnie pooglądajmy sobie, to jest Madame Butterfly, tak? Zgadza się. Ile lat, na pewno się orientujesz, ile lat może kobieta musi tańczyć, żeby robić coś takiego? Znaczy akurat, jeżeli chodzi o Jamie Butterfly, to ma bardzo mocny warsztat akrobatyczny, dlatego że uczyła się w szkole akrobatycznej, w szkole cyrkowej. Mhm. I z akrobatyką miała do czynienia generalnie od najmłodszych lat, także już miała jakąś zaprawę do tego, żeby się uczyć. W tej chwili, z tego co się orientuję, to jej kariera jako taka, tancerki pole dance, trwa od jakichś 10 lat. Mhm. Więc ten poziom jest po 10 latach w jej przypadku. Moi drodzy, to co widzieliście na tym małym ekraniku, można osiągnąć już po 10 lat wytężonym czasie robienia pompek, spinów, krzesełek i to wszystko na rurce za 17 tysięcy złotych. Oczywiście można taniej. Można. Słuchajcie, zapraszam na drugą część programu już po przerwie, a warto z nami zostać. Ja na pewno zostanę i Dominika Kruszewska 3D także. Do zobaczenia po przerwie. Będę.